Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Dying Light 2. Po problemach technicznych witam Was po tych dwóch materiałach, w którym nie było dźwięku z gry. Bardzo Was za to przepraszam, tak samo za ten jeden zaginiony odcinek, w którym na szczęście nic się nie działo takiego szczególnego. Bo większy odcinek to była pepega i latanie, zresztą chciałem na odcinek nazwać największa pepega. Ale no niestety, zaginął mi z dysku po prostu, nie mogłem go nigdzie znaleźć. Także udało mi się naprawić ten błąd z OBS-em. No i witam was teraz już normalnie w gierce. No, wszystko fajnie słychać. I mam nadzieję, że orientujecie się w fabule. Kontynuujemy wydostawanie się z wieżowca VNC. Ale zanim to zrobimy, użyjemy sobie inhibitorów znalezionych tutaj, ażeby podnieść sobie poziom wytrzymałości. Jestem na tarasie. Świetnie. Widzisz moją kantynę? Widzę. Wydaje się całkiem mała. Dobrze. To teraz otwórz paralotnie, schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Co? Pora zakończyć to szaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki możesz. Frank, muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie poślę cię na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Lawan mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank! Koniec gadania. Idę. Dobra, więc ruszamy dalej w takim razie. Aiden! To ja! Nie zostawię cię samego. Sobie. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Lawan? Kurde, jak się tam dostać teraz? Może w ten sposób. No, paralotnie oddaję. Gorzej, że Lawan chce tutaj iść do nas. Nie chcemy jej narażać przecież na niebezpieczeństwo i na to, co się tu dzieje. No, a przyjemnie to tu nie jest. Dobra, więc idziemy wyżej. I ładnie żeśmy wskoczyli, tylko co teraz? Wow, wow, wow. Chyba nie do końca o to chodziło. Ktoś się tam drze. No na pewno mieliśmy się dostać tutaj, ale to... Aha! Patrzcie. Tu jest przejście. No i teraz to zaczyna mieć sens. Teraz tutaj. I hopsa do góry. Teraz pytanie, tu czy tam wyżej? Czy tam dalej mamy iść? Chyba tutaj, nie? Tak mi się wydaje. W koszu na śmieci nic nie było. A, no i stąd mamy przejść tu, okej. Okay. I tak czy siak mamy się dostać w te okolice. No i fajnie, teraz się udało. Kurde, ile tu zarażonych na dole. Nie.
Nie chcemy się z nimi bawić. To na pewno. Noże do rzucania. Ile butli, spójrzcie. Chyba już nawet wiem, po co mi one będą. Wytrzymaj, aby go podpalić. Zdecydowanie nie chcę użyć haka. Ej, bo czemu mam C4, a nie moje noże? Halo, gro. Dobra. One się tu w ogóle respią cały czas, te butle. Trochę głupie, szczerze mówiąc. Co jakbym go z łuku zdjął? Spróbujmy. Ała. Aha, bijesz przez ściany, kolego, fajnie. Chciałbym załatwić najpierw tych pomniejszych przeciwników. Jeszcze tego musimy załatwić. No, ten jest bardzo wytrzymały. Czy ja mogę zrobić jakieś lepsze strzały? No, mógłbym teoretycznie. Porażające, ogniste albo wybuchowe. O, no i widzicie. I wybuchowe strzały brzmią sensownie, ale zwykłe też musimy zrobić. Tak z 30. To jak ja mogę zmieniać strzały? To jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Dobra, ładnie. Tutaj trochę rzeczy mamy. Dalej słyszę tych... Dobra, niech ten kolega wybuchnie. Teraz sobie tak zdałem sprawę, że ja tutaj chyba nie musiałem walczyć. Ale dzięki temu zdobyliśmy notatkę, więc nie ma źle. 9 czerwca 2022. Zaraz przeczytamy. I co tutaj jeszcze jest? No, kolejne granaty samoróbki. I całkiem dobra bandama, patrząc na to, że my teraz walczymy bronią jednoręczną. O, proszę bardzo. Tu macie pierwszą część. Tu macie drugą. Możecie sobie zapauzować film i przeczytać, jak was to interesuje. Radzisz sobie, Aiden? Skaczę, zwisam, wspinam się, robię co mogę. Działasz w słusznej sprawie. Komunikacja jest najważniejsza. No, fajnie się gada, jak się siedzi tam na dole. Czemu mi zmieniło hak na... Czy ja coś przezbroiłem znowu? Yeah.
Dobra, udało się. Drabinka na wszelki wielki. Gdzie dalej mamy iść? Tutaj, jak rozumiem. I hopsa. Ty jebany gnoju! Nie daruję ci, jeśli coś jej się stanie. To wszystko twoja wina. Jak chcesz, to idź sobie na pewną śmierć. Ale jej w to nie mieszaj. Nie prosiłem jej. Spróbuję z nią pogadać. Zapomnij. Wyłączyła radio. Powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa. Na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj. I tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Wlazłeś na szczyt? O, ty sukin synu. Nie wierzyłem, że może ci się to udać. A jednak dałeś radę. No widzisz, Frank, nie doceniłeś tutaj możliwości Aidena i jedynego słusznego prowadzącego ten kanał. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda, nie? Widok jest naprawdę świetny. Dobra. Teraz tu. Dobra, na szczęście się udało, ale tak ledwo, ledwo. I teraz tutaj. Jaki był cel tamtej twojej misji? Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju, jedności, łączyć ludzi. Dawać im nadzieję. Dajem. Możesz mnie nazwać beznadziejnym romantykiem. Mów co chcesz. Sam pomysł jak najbardziej niezły, nie? Żeby jednać jednak ludzi w tym całym syfie, który się tutaj narobił na świecie. Więc nie uważam, Frank, żebyś źle myślał. Szczególnie, że tu nawet te, powiedzmy, dobre frakcje, czyli ocaleńcy i SPC jednak walczą ze sobą, co nie powinno mieć miejsca. I może byłby taki sposób, żeby ich ze sobą pojednać. Dobra. Udało się tu zrobić to. I teraz tak, pyk. Pyk. I jesteśmy wyżej. Wow, naprawdę, powiem wam, zapomniałem, jak to wyglądało. Ale uwierzcie mi, że jak pierwszy raz grałem w Danglata 2, to robiło to piorunujące wrażenie. Aha, zepsułem to. Dobra, dawaj Aiden do góry. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, znowu troszkę wyżej. I chyba się udało. Aiden, słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska.
Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Oho, słyszałem zarażonego. Dobra, na pewno musimy wejść tutaj. To myślę nie ulega wątpliwości, tylko teraz stąd. Aha, w ten sposób. Swoją drogą, patrzcie, ciekawe co tu jest. O, kryjówka nocnego biegacza, bardzo przydatna w takim miejscu. Kurde. W ostatniej chwili. Tą bezpieczną strefę! Ała. Też sobie na pewno odkryjemy, ale PPG-a znowu dzisiaj. Odkryjemy sobie tą bezpieczną strefę. Jak już tu jesteśmy. Dobra, udało się wejść na górę. Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się. Świetnie. Posłuchaj. Tak sobie pomyślałem. Radio Nowa Nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii. Do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz. Kurde, i co tu zrobić? Nie miałem jeszcze żadnego z tych wyborów. Ostatnio przekazałem radio Matowi. Mimo wszystko bardziej ufam Frankowi, aniżeli Juanowi. Frank, jakiej muzyki lubiłeś słuchać? Co? Ciekawi mnie, jaką muzykę puszczałbyś w swoim radiu. Nie mów mi, że miałeś zamiar cały czas tylko nawijać. Jeśli tak, to zmieniam zdanie. Ty, sukin synu, nie wierzę! Dziękuję, Aiden. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie masz pojęcia. Sam wybierz muzykę. Co tylko chcesz! Aiden, coś nie działa. Nie wykrywamy sygnału nadajnika. Obywatele bardziej potrzebują tej anteny. Co? Aiden? Co ty zrobiłeś? Niedługo się dowiesz, o ile Frank podoła zadaniu. Frank? Oddałeś antenę w łapy tego zdurniałego pijaka? Nie wierzę. Odzyskam ją. Przysięgam. Chcesz sam się wspiąć? Powodzenia. Aiden, myślałem, że dobrze się dogadujemy. Wybacz, Jack. Tak zdecydowałem. No, więc radio należy teraz... Pięknego dnia, Philedon! Frank wrócił. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Koce, jedzenie i woda pitna gromadzone są w kantynie. Wszyscy w potrzebie mogą zgłosić się do Nikolasa. Nie wyłączajcie odbiorników, wkrótce wrócę z kolejnym przesłaniem nadziei. Na razie, delektujcie się muzyką. Udało się! Hej, miło cię widzieć. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Loan nie wierzy. Martwiłaś się o mnie. Zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary.
Nie wyglądają na zniszczone. Nie uważasz, że mamy teraz ważniejsze sprawy? Gdybym przejmowała się ich wyglądem, dawno bym je wyjebała. Wybrałam trudniejszą trasę, żeby szybciej do ciebie dotrzeć. Zwiało mnie na połamany transparent. Było tam pełno jakichś cholernych odłamków. To były moje ostatnie dobre buty. Tylko im mogłam ufać na tym podłym świecie. Bez nich ja... Słuchaj. Chodź, idziemy. Chcesz kupić nowe tenisówki, teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Loan, chyba... Szlak. Nie, Aiden, nie skacz, bo ja chciałem jeszcze bezpieczną strefę. Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. No i tyle mając bezpiecznej strefy. Do miejsca, w którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku. Ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną. No to niestety, ale nie odblokowałem tam bezpiecznej strefy. Ale odblokujemy sobie tutaj na pewno. Chyba, że... Aha. O nie, a tu był inhibitor. Bruch moment. Będę musiał tam kiedyś wrócić. Ale patrzcie, rzeczywiście mamy teraz inhibitory na mapach pokazane. Przynajmniej w tej jednej części miasta, więc ogólnie spoko. Czy będę zbierał wszystkie? Raczej nie. Wszystkie zebrałem u siebie na pierwszym podejściu, a tutaj też nie chodzi o to, żeby Aidena maksować, tylko żeby grało nam się po prostu dobrze. Więc no trudno, niestety tej bezpiecznej strefy sobie nie odkryję. Lecimy za Lawan w takim razie. Jak tam? Frank cieszy się, że ma kontrolę nad wieżą? Nie miałam jeszcze okazji z nim pogadać. Oby było warto. Bo straciłeś szansę na znalezienie mi? Tak. Nie martw się. Coś wymyślimy. A teraz odzyskajmy moje buty. Odzyskajmy? Ukradli ci je? Lawan, skoro wiedziałaś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłaś? No właśnie, dobre pytanie. Ale mamy kolejny inhibitor, moi drodzy, więc znowu możemy się troszkę wzmocnić. Totalnie przy okazji odhaczyliśmy sobie ten zrzut wojskowy. Jak najbardziej się on przyda. Tutaj, na granicy. Tak naprawdę. A wiecie, co mnie zastanawia? To. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Te inhibitory są tam niżej. Wow, nie, dobra. Pewnie się tam dostaniemy razem z Lawan, bo tutaj mieliśmy iść. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Ej, coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Dobra, tchórzu. Dobra, jak nie chce iść z nami, no to wyjdziemy sami w takim razie. Mieszkanie 216.
Pytanie, czy ono będzie jakoś oznaczone? Pojemnik z inhibitorami. Czekajcie, możemy się dostać w ten sposób. Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? No właśnie, to jest ciekawe. Czemu tak bardzo ładnie chcę tutaj wejść? Co my tu mamy? Mielusio. Męskie buty? Fajnie. Ciekawe, czy działa. Nasza składanka? Znam nieco inną, Lawan. No i wziąłeś to, Hayden. Składanka Lawan, przedmiot kolekcjonerski. Puścimy sobie. Żeby nie było praw autorskich, nie? No, Lawan. Kto by przypuszczał? Znalazłeś się już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój, za dyktą. Jeszcze jeden pokój za dyktą. No ja widzę, że tam coś jest. Tylko... Aha, patrzcie. Tu się można przeczołgać. Lawan? Wyglądasz prawie na... na szczęśliwą. Przytulne gniazdko. Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Dobra, tu coś mamy. Strzały i łuk. Łuk, który ma prawie 100 obrażeń, co sprawia, że jest lepszy nawet niż ten nasz złoty. Szczerze mówiąc, nie wiem, czym się różnią kolory w łukach, tak szczerze. Nic to absolutnie nie zmienia, moim zdaniem. Poza wytrzymałością może. I znowu 3 inhibitory. Matko boska. Ile mamy ulepszeń w tych ostatnich tutaj questach? 57 na 126 zebranych inhibitorów. To nic tu nie ma w tej szafie. Wino. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Jest i pudełko z butami. Lawan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze, Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Hayden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? O kurde. Fakon. Ty gnojo. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlak, Lawan! No to żeśmy narobili niezłego bigosu. Wracajmy lepiej szybko do Lawan. No. Czyli Hakon, na którego polowała tam wtedy, to jest jej były. Ciekawe. To już w sumie zrozumiałe, czemu chciała go zdjąć z kuszy. W takim razie
Kurde, tylko gdzie jest Lawan? Lawan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Kurde, nie chciałem tak zrobić. Muszę zaraz na górę wjechać. Chciałem sobie zeskoczyć tędy. Zlecimy do góry z powrotem. Takie trochę jeżdżenie dzisiaj windami. Swoją drogą bardzo wysoka winda. Tu mam jakieś zadanie, ale na razie to olejmy. Lecimy bezpośrednio do Lawan, żeby zapchnąć sobie ten wątek fabularny. I to nie jedno, a dwa zadania i jeszcze znak zapytania. Dobra, może tutaj się wbijemy? No, tu na pewno była jakaś winda, z tego co pamiętam. Renegaci na trzecim poziomie, więc nie ma źle, poradzimy sobie z nimi. A to co? O cholera. Jezu, zabiją mnie zaraz. Mogę was po prostu olać na przykład? Totalnie nie czuję potrzeby walki z wami jakkolwiek. Po prostu ich zostawię. Tylko jak wejść na ten dach, nie? To mnie zastanawia cały czas. No bo mamy wejść tu do góry. Tam na pewno prowadziła jakaś winda, jak 150. Też jakoś tam Lawan weszła, nie? Jezu, ile tych renegatów tu jest? Zasrani renegaci. Dajcie wy mi spokój, chłopaki, naprawdę. Nie chcę mi się z wami walczyć. Dobra, spróbujmy tutaj się dostać. Do windy. Windą na górę. Jakoś na ten dach na pewno musimy wejść. Kurde, tylko jak ona tam weszła? O, no właśnie. Czekajcie, wylądujemy tu. Ciach do góry. Chciałem zobaczyć, no tu mam jakieś wyzwanie, ptasie radio, zadanie na poziom drugi. Ciekawie. No jest co robić jeszcze w gierce. Oj, udało się. Nie było to takie proste.
Co my tu mamy? Kolejne nagranie. Dziennik nocnego biegacza 5. Dobra, Lałanka, i ty jesteś, no. Poczekajmy na nią w takim razie. Na dobrą mowę, żeby pójść spać, Aiden. Masz twoje buty. Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Lałan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups, ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Właściwie to... my... A, nieważne. O, wstydnij. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie Łabędź. Łabędź? Tam. Spójrz, Łabędź. Kiedy patrzę w gwiazdy, zawsze znajduję go pierwszego. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może, a może nie. Udało mi się? Nawet tak. Nie chcę jej pytać o Hakona, szczerze mówiąc. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość, choć po nią, po róża licjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak, tylko słowa. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić. Przynajmniej dostałam nauczkę. Na całe życie.
Dobrze, nie pytaliśmy o Hakona. W sensie, z jednej strony mnie strasznie ciekawi ten wątek, z drugiej, jakby to nie jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No. Dobrej nocy, Aiden. Dzień dobry, Villedor! Nastał nowy dzień w zupełnie nowym świecie. Nadaje wasz przyjaciel Frank. Tak, dobrze słyszycie. Nadaje prosto z rybiego oka. Od dziś będę wam dostarczał dobre wiadomości z całego Villedor. Pomogę przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś było. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... przejebane. Uspokój się. Przyjdź do rybiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Aiden. Dobra, niedługo będę. Dobra, moi drodzy. Odcinek ma prawie 40 minut, ja 43 minuty. Więc to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Spotkanie z Lawan dużo nam powiedziało o jej przyszłości. Więc w następnym odcinku pewnie dalej będziemy kontynuować zadanie fabularne. A tymczasem ja żegnam się z wami i komentuję jak zwykle pan Dolar. Trzymajcie się i do następnego. Hej ludziska, piona.